Siemanko mordeczki, witam was! Kolejny odcinek Zagrajmy w Pokémon Emerald, czas zacząć! No cóż, Dalton dzwoni. Co u niego? No, widocznie mu nie pykło. Okej, jeszcze tutaj piszę z ziomeczkiem, którego zresztą pozdrawiam. Pozdro Majma. Być może właśnie jakiegoś Pokemona nazwę twoją ksywką. Podżyjemy, zobaczymy. Okej. No to czas na Winonę. Winona jest tutaj liderką. Jednak wezmę teraz, uwaga, Kubiksa. Ta jest. To będzie po prostu taki Pokémon, który na pewno da sobie radę, ale teraz zauważyłem pewien błąd. Chciałem zmienić Anikę. Zapomniałem po prostu jakiegoś dać mocnego Pokémona, który może nie będzie miał dobrej kontry na latające, chociaż zobaczmy. Nie, przepraszam. Oj, przepraszam, jak ja was w błąd wprowadziłem. Mam. Jest tutaj właśnie. Amelcia, no kurde. Melunia, moja kochana króliczunia. Tak, ja kurde kicałki kurde nie wziąłem, a przecież ona jest najlepszą kontrą. Najlepszą kontrą na Pokémony typu właśnie lot. Jak ja się pomyliłem. Oj, sorry. Wow. O w mordę, no ładnie. Najważniejszego nie wziąłem Pokémona. Hop. Okej, mamy oczywiście fana ptaków, Umberto, bo uwaga, właśnie się nie czyta, to H jest nieme, z tego co mi wiadomo oczywiście. Oczywiście rażąca fala. I tu jest podwójna super efektywność, jak widzicie. Jednak spokojnie jak na wojnie. Teraz moglibyśmy zmienić Pokemona, ale nie chcę. Wezmę ładunek. No wiadomo, gwiezdny pęd zawsze trafia, także... Okej, teraz zbiera energię, czyli zwiększa siłę ataków elektrycznych, zwinność. Oczywiście zwiększa szybkość, ale już temu Skarmoremu nie będzie dane w ogóle cokolwiek tutaj ruszyć. Okej, Umberto pokonany. Pyk. Teraz tędy nie przejdziemy. Bang. I co mamy teraz? Podwójną walkę. Dobra, zmień. Szalki raczej tutaj sobie nie da rady. Aż tak dobrze oczywiście jak reszta. Okej, mamy fana ptaków Jareda i obozowiczkę Ashley. Jared wysyła do Dło, a Ashley Swablu. Dobra nasza. Okej. W takim razie rażąca fala na Swablu i kamieniogrób na Dodło. Oczywiście ma też dużą szybkość Amelia. Także pierwsza atakuje.
Kolejny też jest Swablu. No dobra, atak Furii. Naturalnie nic nie zrobi, nie zrobi wielkiej krzywdy, a właściwie żadnej de facto Peterowi. Kamieniogórb za to będzie super efektywny. Oczywiście. Jednak, jak widzicie, myślałem już, że jednak mu został ten jeden punkcik życia i nie spadnie. Ale jednak udało się. Szembo też zdobył poziom. Także spoko. O, proszę bardzo, Skarmory. Skarmory w takim razie dostanie rażącą falę, a Kamieniogrób dostanie oczywiście Swablu. Wytrzymał Skarmory, o dziwo. No i jak widzicie, Gwiezdny Pęd jest na... jest to atak obszarowy. Kamieniogrób praktycznie poskładał Swablu bez żadnych problemów. Peter osiąga 30 poziom. Szembo zdobywa całkiem sporo expa. A teraz kolejny Swablu tutaj właśnie ląduje. Ok, teraz weźmy już tutaj Iskrę i rzut skałą na Skarmorego, bo ma troszeczkę więcej po prostu punktów akcji, tak to nazwiemy, power points. Jednak jak widzicie, Peter nie ma aż tak dobrej szybkości jak Amelia i po prostu troszeczkę oberwał. I ostatni teraz, Tropius. O, i tu mamy właśnie problem, bo to jest typ latający, ale też roślinny. Dlatego teraz przydałoby się właśnie zmienić na Kubiksa. Okej. Okay. A tutaj weźmiemy mimo wszystko Kamieniogrób. Może uda się coś tutaj właśnie jeszcze ugrać. Niestety, Peter bardzo oberwał. Tego się właśnie bałem najbardziej. Jest super efektywność, ale jest i właśnie prawie knockout właśnie u Petera. Oj, gazowany napój. Oczywiście musi lecieć tutaj. Teraz chyba źle to zrobiłem. No trudno już. W takim razie rzut skałą. No, poświęciłem jednak turę Kubiksa na wyleczenie Petera. Ale mimo wszystko chyba to jednak się opłaci. Jednak nie, Peter nie trafia. Teraz w takim razie konfuzja i rzut skałą. Konfuzja będzie szybsza. Cios krytyczny, ale jednak to nie jest super efektywność. Okej. No całkiem sporo kaski. Tylko że muszę teraz wyleczyć Pokemonów resztek. No, oj, trochę zawaliłem, bo nie mam za dużo, niestety, nie mam za dużo, niestety, potionków. Tak, zawaliłem totalnie, ale mam jagody. Dobra, już będzie teraz podwójna walka. Nie ma innej możliwości, no. Okej, okay, później myślę, że spokojnie sobie polatamy po całym Hoenn, po tych miastach dostępnych, bo oczywiście te niedostępne będą nadal niedostępne, dopóki ich nie odwiedzimy oczywiście. Swallow i Dodło. Amelka i Peter naturalnie.
ciach i bach. Szybki atak oczywiście jest dość mocny, ale Amelcia daje radę. Peter naturalnie ma dużo niższą szybkość. Dlatego oczywiście jako następny zaatakuje i mamy kłopot. I to spory kłopot, ponieważ mamy tutaj Pelipera. A Peliper, jak wiadomo, ma super efektywność na ataki typu kamień, więc teraz już rzut skałą, a iskra idzie na Pelipera. Jako podwójna super efektywność rozwala go całkowicie. Rozdwojenie. I tu się zaczynają kłopoty, bo uniki wzrastają u Swallowa. Dobra, udało się. Udało się już bez problemów. I ostatni z Pokemonów. Xatu. Oczywiście po polsku, Xatu po angielsku. Jest to Pokémon latająco psychiczny. Na pewno będę mógł go zdobyć. Jednak na strefie Safari jest on dość rzadki w porównaniu do jego poprzedniej wersji, czyli Natu. Jak widzicie, ma też atak typu duchowego, Nightshade. Nocny cień praktycznie mógłby nawet poskładać Amelkę, ale tak się na szczęście nie stało. W razie czego chyba mam jakiś ocucacz, ale nie jestem pewny. Póki co Citrus Berry. I jeszcze jedna, tak wygląda etykietka. Bang. Dobra nasza. Ok. Lecimy dalej. Jednak tutaj jeszcze mamy jednego. Chcę z nim zawalczyć. Bo tak czy siak chyba będzie trzeba tamtędy przejść. Więc na spokojnie z Dariusem zawalczę. Jednak to jest Tropius i tu możemy mieć problem, ponieważ to jest Pokémon typu latająco roślinnego i dostaje normalne obrażenia, a jeszcze przy stratowaniu takie obrażenia wysokie. Dobra, jednak to wystarczy Amelce, żeby levelować. I o to mi właśnie chodziło, że teraz będzie oczywiście super nieefektywny, ale nie, teraz właśnie się najbardziej pomyliłem. Nie mam możliwości naturalnie teraz, żeby to naprawić, więc no cóż. Teraz popełniłem kolejny błąd, bo przecież Alan ma podtyp kamienny, więc skopałem po całości. Wiedzieć. Lepiej nie będę już teraz leczył, bo trzeba zachować potki na Winone. To teraz błagam, niech Szembo uratuje sytuację, bo inaczej leży i kwiczy. Fuck. Brawura w takim razie. Niestety Szembo padnie, a jednak przeżył. Kurde, skubany. Dobra, w takim razie znowu zmiana Pokemona. Kubix, niech wejdzie Kubix, bo on ma stosunkowo najwięcej HP. Stratowanie jest po prostu krytyczne, jednak spróbuję jednak teraz konfuzji użyć. Dobra, wystarczy.
sorki za to cięcie, skończyło mi się miejsce. Na dysku musiałem też zwolnić miejsca na karcie pamięci. Po prostu fajnie to zmontuję, myk, myk, ciach, bach i polecimy z tym oczywiście. Okej, okay. Teraz już widzę, że dobrze zrobiłem, że jednak tutaj... Aha, widzicie, nie, jednak tu muszę jeszcze przejść, ciach. Opa, o właśnie o to mi chodziło. Teraz, żeby się tam dostać, właśnie do Winony, muszę tędy przejść, ciach, taki... Tak trzeba się trochę pokręcić i już jesteśmy na spotkaniu z Winoną. Bang. To już będzie czysta formalność, mam nadzieję. Mam nadzieję, bo no cóż, nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo pokonać, bo Peter jest znokautowany. Kubik prawie znokautowany, Szembo tak samo, Alan jak widzicie też mocno poturbowany, więc trzeba będzie najpierw te pokemony wyleczyć. Także oczywiście już teraz hipermiksturę dam Szembo, bo on ma akurat dużo HP. Ocucacza mam. O, proszę bardzo, to jednak Peter powraca. Co mnie bardzo cieszy, oczywiście. Teraz jeszcze leczymy oczywiście Kubiksa. Już zwykłym potionkiem. Zwykłą miksturą. Zwykłą. Ale się przejęzyczyłem. Tylko nie zjedzcie mnie w komentarzach. Dobra, resztę już oczywiście wykonam jagodami. Ciach, żeby było do 100%. I teraz pytanie. Lepiej chyba jak użyję Citrus Berry na Alanie, bo jednak 12 punktów to 12 punktów zamiast 10. Okej, okay, to jest właśnie... To jest liderka sali. Oczywiście po zdobyciu jej odznaki mamy możliwość używania ruchu lot poza walką. No dobra, Winona chce walczyć. Najpierw Swablu na 29 poziomie. To mnie nie martwi ani trochę, bo rażąca fala powinna załatwić bez problemu Swablu, ale nie, widzicie, jednak się wytrzymał ten ptaszur. Aerial Ace, zasłona, nie chciałem już używać kolejnych ataków właśnie elektrycznych. Dobra, Altaira, dobra, bierzemy Petera. Tu będzie grubo, naprawdę bardzo grubo, ponieważ Altaira ma też typ smoczy. No i cóż, właśnie może się okazać dość ciężkim przeciwnikiem. Wow, yeah, fuck. Holy fuck, co to było? Dobra, nie mam zamiaru już ryzykować. Jeszcze teraz się wyleczył, ale jakim? Oranberry. Na szczęście tylko Oranberry, więc ja... No cóż, zjeżdżam na dół. Nie, nie, nie. Dobra. 42 punkty wyleczone. Taniec smoka. O cholera. No to super. Zwiększył sobie atak i szybkość. Wiem, że teraz już to będzie super efektywne.
na Petera, to jest oczywista oczywistość. Ale widzicie, dostał krytykala, co mnie bardzo martwi, bo nie mam już praktycznie żadnego Pokemona typu kamiennego. Także mam tylko Alana, który jest stalowo-kamiennym. Jest zapewne tak samo wrażliwy na wstrząs. Zobaczymy zresztą teraz. Tak samo, niestety, nie wiem, czy w ogóle ja tutaj dam radę coś w ogóle zdziałać. Nie chcę wytaczać Amelki, bo ona tym wstrząsem też może dość mocno oberwać. Oczywiście teraz serw biorę. Aerial Ace jest też bardzo potężnym atakiem, ale jak widzicie, źle wybrałem, no bo jednak ten atak surf jest po prostu nieefektywny na Altairę, która ma akurat właśnie atak typu, ma typ smoczy, ma ataki też właśnie ziemne. No cóż, brawura. W takim razie brawura może coś da. Całkiem nieźle, ale oddech smoka jest raczej zabójczy. Spróbuję coś tutaj zdziałać przy pomocy miksturki, ale wstrząs wszedł i tu już może być nieciekawie. A nie, jednak jak widzicie, nie jest tak źle. Jednak Dragon's Breath okej, przeżył to, także teraz już wytaczamy prawie najcięższe działo, bo oczywiście najcięższym działem jest naturalnie Amelcia. Aerial Ace, bardzo potężny atak, jednak Altaria nie da sobie rady właśnie w starciu z konfuzją. Tropius, cholera, nie może być gorzej. Jak widzicie, jeszcze ma aż tyle Pokemonów. Ja naturalnie muszę teraz w pierwszej turze wziąć i po prostu wyleczyć. Naturalnie teraz już wiem, jakim błędem było nie wzięcie Aniki. Anika jest typem latającym, ale właśnie ma lot. Także no cóż, powiedzmy sobie szczerze, ja teraz przegrałem. Ja teraz przegrałem przez to, przegrałem nie można powiedzieć, że totalnie jestem rozłożony, ale to już kwestia czasu jest. Jak widzicie, Iskra czy rażąca fala niewiele robiły dotychczas Tropiusowi. Teraz na szczęście Tropius jest na tyle ranny i sparaliżowany, że ulegnie teraz Amelce. Jak widzicie, Amelka zdobywa praktycznie większość expa. Skarmory jest podwójnie wrażliwy na ataki typu elektrycznego, dlatego Amelka tutaj będzie właśnie wiodła prym. Super efektywny. Aerial Ace, czyli już wiemy, jaki atak będzie zapewne TM-ką. Aerial Ace zapewne zostanie dany, jeśli to będzie oczywiście ten, a prawdopodobnie będzie, bo nie pamiętam dokładnie. Tu dam oczywiście Anicę. Anika jest po prostu najpotężniejszym z Pokemonów. Jednym z najpotężniejszych. Dobra, mamy przetrwanie. Co to daje? Wytrzymuje atak przez jedną turę, zachowując co najmniej jeden punkt HP. Jak najbardziej, zamiast rozluźnienia. To właśnie o to mi chodziło, żeby przetrwanie mieć, bo
Mając ten ruch, gdy już będę miał oczywiście slackinga, to będę mógł spokojnie właśnie przetrwać chociaż tą jedną rundę. Chociaż może popełniłem błąd, ale no jak widzicie, teraz jeszcze w tej chwili Pelipera rozwalę rażącą falą. Nie, jednak nie teraz, bo się ochronił. Dobra, teraz rażąca fala pierwsza wchodzi. Amelka była szybsza. Jest super efektywny. Jak widzicie, Amelka ratuje całą sytuację, bo gdyby nie ona, to prawdopodobnie bym w ogóle Winona nie pokonał. A tak na spokojnie już mam właśnie odznakę i 3300 kaski. Odznaka pióra. Bardzo mnie to cieszy. I TMK pewnie będzie właśnie Aerial Ace. Dokładnie. Prezent TM40 Aerial Ace, tak jest. A z powietrza. Nie sposób go uniknąć. No dobra, Winona jest już w Pokenawie. Hop, hop, hop. Ponad połowa drużyny leży, rozłożona. Scott dzwoni. O! No, czyli mamy już swojego fana. No dobra. Oczywiście teraz udaje się tutaj do Poké Center, żeby wyleczyć Pokémony. I uwaga, w Lily Cove, do którego się w niedalekiej przyszłości udam, nie ma sali. Nie ma gymu. Jest za to Pokémon Contest. A tam akurat możemy wystawiać swoje Pokémony w konkursie piękności. No, oczywiście następne gymy są na wyspach już. Okej, okay, teraz już muszę wziąć Jacksona do ekipy. Peter na razie ląduje tutaj. I właśnie, mamy Anikę. Anika już wchodzi teraz na stałe do ekipy. No chyba, że będę musiał właśnie wziąć jakiegoś innego latającego Pokemona. Być może Fimo też dostanie lot. Ale tymczasem polećmy do domu. Odwiedźmy mamy. No bo cóż, no troszeczkę nas w domu nie było. Lot. Teraz lot. Spokojnie. Little Root Town. Jeszcze możemy oczywiście tutaj do Dewford. Ale tam akurat się udam poza odcinkiem, żeby być może właśnie w końcu zdobyć Nosepassa. Fajnego Pokemona, ale nic nie mogę obiecać. Aha, czyli tutaj normalnie nie można telewizji oglądać. Amulet Coin, bardzo mnie to cieszy. Teraz możemy się przekimać. I teraz właśnie możemy spokojnie sobie tutaj dekorować na przykład swój pokój. Oho, mamy właśnie program w poszukiwaniu trenerów. Oczywiście teraz będę trochę walczył z tymi dziennikarzami, będę po prostu staczał z nimi pojedynki. Wiadomo już, gdzie oni są, także to nie będzie dla mnie żaden problem, żeby ich znaleźć. I właśnie, Legend, Hariyama, właśnie muszę przywrócić do ekipy Hariyame.
czyli Kuksteta. Ale to w niedalekiej przyszłości. Teraz jeszcze przedmioty zostawimy. Kilka przedmiotów. Na pewno eliksir. Gwiezdny pył na razie zostawiamy. Kamień piorunu jak najbardziej. Uzdrowienie możemy też zostawić. Czerwony flet. To nie. Przebudzacz. No, na wszelki wypadek. Okej, jeszcze oranżowy list. Tego też nie potrzebujemy teraz. I wieczny kamień. No cóż, jeszcze kilka tych boli musimy zostawić. No i dekoracje. Czy mamy coś? Niestety jeszcze nie mam. Ale mam zamiar zakupić właśnie teraz. Dlatego polecimy sobie do Slateport. Ciach. I na tamtejszym targu coś tam sobie zakupimy. Żeby udekorować trochę dom. Albo kryjówkę. Zgniatarka do jagód, ale chyba w tym mieście nie ma zgniatarki. Tego nie możemy użyć. Okej, gdzie tutaj są jakieś... Moment. A nie, ono ma tylko suple, a ja raczej supli nie używam. Chyba ta babeczka ma. Chyba to babeczka jest. Azuril Marils Kitty. Marila wezmę. Bez przesady. Jeszcze tutaj mamy jedną handlarkę. Aha, to ta co ma TM-ki. 10 i 43. 43 z tego co pamiętam to jest Hidden Power. Więc teraz sobie wezmę. Bęk. Dobrze mówię. Zobaczmy. Tak jest, Hidden Power. Każdy może się nauczyć i... no właśnie. Niech to będzie szalki. Niech to będzie szalki zamiast... Chociaż nie. Uuu, bym się pomylił. Kurde, miałem szalkiemu dać przecież jeszcze co? Wszystkie HM-ki wodne. Także Szembo. Szembo dostanie tajemną moc. To ma być zapomniane. No właśnie. Tajemna moc. No, zamiast dzikiej furii niech będzie. I właśnie, jeszcze Aerial Ace. A z powietrza. Bardzo potężny atak typu lot. O, Szembo też może poznać, ale nie. Nie będę mu tego dawał. Bo chcę, żeby Anika miała właśnie dokładnie ten ruch. Zamiast rozdwojenia. Także będzie miała już wszystkie atarki, wszystkie ruchy typu lot, typu latającego. Bang. Proszę bardzo. I cóż, możemy już chyba kończyć ten odcinek powoli. Także trzymajcie się, wielkie pozdro Piona.